Serdecznie Państwa witam dzisiaj na 39. części serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? I dzisiaj fundament tego punktu 39 jest taki, że dzieci Boże są raz na zawsze zbawione, ponieważ żyją dla Chrystusa, a nie dla siebie. I jeżeli ktoś żyje dla Chrystusa, a nie dla siebie, to jest to wyznacznik tego, że może być w zupełności, całkowicie, bardziej niż pewien tego, że jest raz na zawsze zbawiony. Czy żyjesz dla siebie, czy dla Chrystusa? Zaczniemy zatem od drugiego Piotra, drugi list Piotra, trzeci rozdział, 17 werset. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 17 werset. Czytamy tu takie słowa. Wy zatem, ukochani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście błędem nieprawych nie zostali zwiedzeni. I nie wypadli z własnej stałości. Wzrastajcie natomiast w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i do dnia wieczności. Amen. Czyli mamy tutaj proste sformułowanie, które nam mówi, że wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, to jest ważne, wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. No i ten fragment pokazuje nam bardzo ważną zasadę, że kluczowa jest sprawa, czy żyjesz dla siebie, czy dla Chrystusa. Zbawienie jest z łaski, zbawienie jest nieutracalne, zbawienie jest całkowicie oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli zaczniesz ufać w sobie, zaczniesz ufać na swoich dobrych uczynkach, zaczniesz wydziwiać, że zbawienie jest utracalne, że zbawienie nie jest nieutracalne, no to wtedy zaczynasz opierać się na sobie. To moje przejęzyczenie poprawiam, więc jeżeli zaczniesz opierać się na sobie, zaczniesz się opierać nie tylko na Chrystusie, ale również na twoich własnych działaniach, jeżeli zaczniesz upatrywać w sobie samym nadziei, no to w tym momencie jest to zgubne, dlatego że to prowadzi do zachwiania pewności zbawienia, ale nie narusza zbawienia. Natomiast doprowadza do tego, że jeżeli jesteś naprawdę zbawiony, twoja radość zbawienia zacznie na tym cierpieć. Więc wracamy do tego bardzo ważnego elementu, który jest tutaj w Piotra podkreślony na podstawie słowa wiedząc. Czyli my już to wiemy o tym wcześniej. Wiemy o tym wcześniej. Prawdziwi chrześcijanie upadają, już o tym mówiliśmy w tej serii, i musimy przed tym ciągle ostrzegać, że taki upadek się pojawia. Gdy zaczynamy ufać w samych sobie, gdy zaczynamy podważać miłość Bożą, gdy zaczynamy wywyższać swoją własną dobroć, no to wtedy niestety zaczyna się katastrofa. Znamy wielu ludzi, którzy wcześniej dawali swoim życiem dobre świadectwo, ale zrujnowali to, upadli. I albo było to związane z tak zwanym wypaleniem kogoś, kto tylko udawał chrześcijanina, ale nie był tak naprawdę narodzony na nowo. O tym wspominaliśmy w odcinku, gdy omawialiśmy problem umytych świń albo psów, którzy wracają do tego, co zwymiotowali, znowu jedzą to, co przedtem zwymiotowali. To tego typu element się zdarza i to są ludzie nieprawi. Oni w ogóle nie narodzili się na nowo, oni są w starym zupełnie układzie jako pies lub jako świnia, nie stali się owcą, nie narodzili się na nowo. I ci nieprawi
są wśród nas, wśród chrześcijan, wykonują nawet wiele chrześcijańsko podobnych czynności. Bardzo podobnie się do chrześcijan odzywają, bardzo podobnie do chrześcijan się ubierają, bardzo podobnie do chrześcijan się poruszają w tym świecie. Ale wypalają się po pewnym czasie, dlatego że to nie jest ich natura, to jest coś, co nałożyli na siebie, aby udawać wierzących. I teraz druga też jest kategoria ludzi, która po prostu jest jednoznacznie wierząca, naprawdę uwierzyli Panu i zostało im to poczytane ku usprawiedliwieniu, ale niestety z jakiegoś powodu zaczęli pokładać ufność w ciele i wtedy zaczął się ich upadek. Ale są zbawieni i to nie narusza ich zbawienia. Więc znamy wielu takich ludzi z Biblii, między innymi Lot, Noe, Abraham, Samson, Dawid. Można by wiele osób takich wymieniać. I znamy wielu takich ludzi z Biblii, którzy dawali swoim życiem dobre świadectwo, ale upadli. Nie byli ostrożni, nie modlili się być może. Być może był inny powód ich upadku niż zaniechanie modlitwy. Potknęli się i upadli. Czy to znaczy, że idą do piekła? Ci, którzy narodzili się na nowo, nie idą do piekła. Ci, którzy narodzili się na nowo, są raz na zawsze zbawieni. Jeśli naprawdę narodzili się na nowo, są bezpieczni. Jeśli się nawrócili, otrzymali życie wieczne, a z upadku jeszcze się nie podnieśli, to wiemy, że na pewno się podniosą, bo z upadku podniesie ich Duch Święty. Dawid, wspomniany przed chwilą przeze mnie, bardzo upadł, a jednak potem powiedział, że Bóg leczy jego duszę. Czasami Bóg zsyła ciężkie doświadczenia na jego dzieci, po to, aby uleczyć ich duszę. I to jest ważne, żeby to rozumieć, że on czyni to dlatego, że kocha je, te dzieci, zbyt bardzo, zbyt mocno, żeby pozwolić im być szczęśliwymi z dala od niego w upadku. Więc jeżeli ktoś upadnie, to Bóg go będzie otrzeźwiał różnego rodzaju zdarzeniami z jego życia. Dlatego rozważając tą kwestię, musimy zwrócić uwagę na to, czy żyję dla siebie, czy dla Chrystusa. Czy dostrzegasz w sobie to, że każde bicie twojego serca jest dla ciebie, czy też dla Chrystusa, czy też dla czegokolwiek innego niż Chrystus, kogokolwiek innego niż Chrystus. Może dla swoich dzieci żyjesz, może żyjesz dla swojej żony, może żyjesz dla swojego męża, może żyjesz dla swojej pracy. Każda z tych rzeczy jest rzeczą, która nie jest przejawem życia dla Chrystusa. A tylko ci, którzy żyją dla Chrystusa, są tymi, którzy są raz na zawsze zbawieni. I może to jest zdanie, które kogoś może zaskoczyć, ale to przeczytajmy drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 14-15 werset. Drugi list do Koryntian. Piąty rozdział, 14-15 werset. Gdyż miłość Chrystusa przynagla nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden zamiast wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł zamiast wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który zamiast nich umarł i został wzbudzony. Więc widać wyraźnie, czy żyjesz dla siebie, czy dla Chrystusa? Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden, czyli Pan Jezus Chrystus, jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a ten jeden umarł za wszystkich, ten jeden, Pan Jezus Chrystus, umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. To właśnie jest w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 14-15 werset. I przy czytaniu tych wersetów
Każdego prawdziwego wierzącego porusza myśl, która jest tak łatwa, a jednak ma największe znaczenie, żeby rozstrzygnąć, czy jesteś raz na zawsze zbawiony, czy raz na zawsze potępiony. Dla kogo żyjemy? Dla kogo żyjemy? Umiłowany słuchaczu, oglądaczu, czytelniku, jeżeli to będzie kiedyś spisane, to może czytelniku. Chyba nie muszę podkreślać, jak ważne jest to pytanie i jak dużo dla naszych dusz od tego zależy. Abyś się nie uchylał od odpowiedzi na to pytanie, czy żyjesz dla siebie, czy dla Chrystusa. Werset 15 szczególnie jest tu kluczowy. A umarł zamiast wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który zamiast nich umarł i został wzbudzony. Więc werset 15 szczególnie musimy mieć na uwadze. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, to są wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, to są ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszyscy byli martwi kiedyś, wierzący i również niewierzący byli martwi. Wszyscy byli przed Bogiem zrujnowani, zbankrutowani, byli zrujnowanymi ludźmi. Przez Chrystusa śmierć zmieniło się to. Śmierć Chrystusa jest dowodem na ten fakt, w którym duchowo każda dusza się też znajdowała. Bo wyobraźmy sobie to, że wszyscy byli zgubieni, wszyscy byli zrujnowani, wszyscy byli martwi. Wszyscy byli nic nie warci, byli martwi wobec Boga. I to był tak podły stan, że nawet Syn Boży, który jest życiem wiecznym, musiał cierpieć. Przecież gdybyśmy byli coś warci, nie doprowadzilibyśmy Pana Jezusa do cierpienia i śmierci. Ale przez to, że właśnie byliśmy tacy martwi w upadkach i grzechach, jedni i drudzy, wierzący i niewierzący, doszło do zamordowania Pana Jezusa Chrystusa. Te ręce zamordowały Pana Jezusa Chrystusa. Moje własne oczy patrzyły, jak zadać mu jak najwięcej bólu. Mój umysł skoncentrowany był na tym, żeby bez jakiegokolwiek po prostu zawahania doprowadzić do zamordowania Syna Bożego. To właśnie jest to, co każdy w tym uczestniczył z ludzi. I to nie jest coś, co może znaleźć jakąkolwiek wymówkę. I jeżeli patrzysz na swoje ręce, ja patrzę na swoje ręce i widzę na nich krew Boga. Tego się nie da zmyć. Może Piłat próbował umyć ręce. Tego się nie da zmyć. Nawet Syn Boży, który jest życiem wiecznym, musiał cierpieć. To, że w tym świecie Jezus nie znalazł żadnej cząstki oprócz śmierci, jest dowodem, udowadnia, że w tym świecie nie ma życia. Wszystko spoczywało bezpowrotnie w śmierci, leżało w śmierci. Cały świat w śmierci jest położony, cały świat w złym jest położony. I jedyne drzwi do uwolnienia się od tego stanu zostały podarowane w tym, że On umarł. A czytamy o tym w ten sposób, że umarł za wszystkich. Tak, umarł za wszystkich. Nie jest powiedziane, żeby wszyscy żyli, choć bez wątpienia w Panu Jezusie, w Nim znajdowało się wystarczające życie dla wszystkich, mianowicie życie wieczne w Chrystusie. Każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa Chrystusa, uwierzy w Chrystusa, ma życie wieczne. Ale w rzeczywistości nikt Go nie przyjął, nikt nie przyjął Pana Jezusa. Nikt Go nie chciał, ani jeden. Dlatego łaska działała i darowała niektórym, nie wszystkim, Go przyjąć.
Dlatego jest dodane, umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, są to ci, którzy wierzą w Niego, którzy uwierzyli Jemu i poprzez to posiadają życie, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł. Stąd możemy być pewni, że w naszym codziennym życiu nie pojawi się ani jedno pytanie, które nie naświetla, nie rzuca światła na jedną z dwóch rzeczy. Czyli czy żyjesz dla siebie samego, czy żyjesz dla tego, który za ciebie umarł i zmartwychwstał. Czy żyjemy dla siebie samych, czy żyjemy dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. I czy nie muszę sprawdzić, skontrolować swego serca i przyznać się do smutnej prawdy, że ciągle muszę ganić moje serce, które ma co do tego skłonność, aby ciągnąć, jako część starej natury, ciągnąć w stronę życia dla siebie. Jak często, nie mówiąc, że prawie zawsze, pierwszą reakcją tego złego, starego serca jest, że wszystko tego, co nas otacza, wszystko to, co nas otacza, ocenia to serce z punktu widzenia tego, czy się temu sercu to podoba, czy też, czy to zaspokaja tego serca pragnienia, czy też, czy powiększa poważanie człowieka, który ma to złe, stare, zepsute serce. A czymże to jest innym? Co to jest innego, jeśli nie właśnie ciągota tego starego serca, w którym są nasienia każdego grzechu, do tego, żeby żyć dla siebie samego, a nie dla Chrystusa? Więc badajmy siebie, gdzie nas ciągnie. Jeżeli trzeba podjąć decyzję, czy to, by zejść z drogi kłopotom, uniknąć jakiegoś wojennego starcia lub coś pozyskać, cokolwiek, co wymaga od nas zajęcia jakiegoś konkretnego stanowiska, czy nie jesteśmy wtedy skłonni myśleć o tym, jakie będą dla nas tego następstwa i wtedy kierujemy sprawy w ten lub inny sposób, na nasz własny zysk, na naszą własną korzyść. Wtedy żyjemy dla siebie. Wtedy mamy ciągoty, żeby żyć dla siebie. Nie w każdym przypadku musi to być decyzja dotykająca bezpośrednio twojej konkretnie osoby. Może to być zachowanie się na korzyść na przykład twojej rodziny, na przykład na korzyść twoich rodziców, na korzyść twoich dzieci. Czy też w teraźniejszych warunkach lub w stosunku do przyszłych oczekiwań, czyli że to przyniesie im przyszłą korzyść. Jednak nie czynisz słusznie, jeśli tak się zachowujesz, jeśli pójdziesz za twoim złym sercem. Z pewnością Bóg nie chce, byś zaniedbywał prawdziwe dobro tych, którzy są tobie bliscy i którzy są tobie powierzeni w opiece przez Boga, bo dzieci są ci dane w opiece, rodzice są ci dani w opiece, masz się nimi opiekować. Lecz to jest kluczowe i to jest istotne pytanie. Czy ufasz samemu sobie, czy ufasz Chrystusowi? Czy potrafisz oceniać, co jest najlepsze dla twoich dzieci? Czy naprawdę jesteś wystarczająco mądry i cwany, aby decydować nad dobrem, które przynosi nie tylko czasowy zysk, chwilową korzyść, lecz zapewnia dobra odwieczne? Przecież to potrafi Chrystus. Ufaj Chrystusowi. Tu pokazuje się tobie bardzo prosty stan rzeczy. Posiadasz dwie natury. Jedną, która chciwie chwyta się zawsze tego, co się jej podoba i powiększa poważanie w oczach innych ludzi. I jeżeli jesteś narodzony na nowo, jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi,
to masz też drugą naturę, tą inną naturę, która poprzez łaskę Bożą jest chętna zajmować się sprawami Pana Jezusa. I jeżeli będzie konieczne, także dla Niego cierpieć. Jednak apostoł tutaj, Paweł, mówi o tym, żeby żyć dla Chrystusa i to jest wyznacznik tego, czy jesteś naprawdę rzeczywiście zbawiony, jeśli masz tą właśnie narodzoną na nowo naturę. Jeśli jej nie masz, no to twoje oczekiwanie, że jesteś wiecznie zbawiony, gdy nie narodziłeś się na nowo, jest tylko religijnym zabobonem. Tylko narodzenie na nowo daje ci wieczne, nieutracalne zbawienie. I też w innym miejscu ten sam apostoł Paweł mówi, że nie to, co duchowe było wpierw, najpierw, lecz to, co naturalne, a potem to, co duchowe. Dokładnie tak jest z naszymi codziennymi doświadczeniami. Myśl, która bezzwłocznie się pojawia, gdy nadchodzą jakieś próby, doświadczenia, trudności, jest po prostu naturalna, taka naturalna, prosta. Jak się z tego wydostanę, albo jak okiwam innych, jak dam sobie radę z tą sytuacją. A nie jak mogę Boga w tym uwielbić, jak mogę powiększyć sławę Chrystusową przez tą sytuację. Albo jeżeli istnieje jakaś możliwość polepszenia tych warunków życiowych, to naszą pierwszą myślą jest to, co naturalne. Jeśli tak ma się sprawa, czy nie powinieneś być czujny i ostrożny? Czujna i ostrożna, czy nie powinnaś być? Może nie wszyscy w ten sam sposób jesteśmy doświadczani. Co innego może czuć jeden, a co innego drugi. Co jednego zadowala, może inny człowiek przyjmować z trudnością. Ale pozostaje przykry fakt, z którym się wszyscy zgadzamy. Posiadamy naturę, która miłuje siebie samego i szuka przyjemności dla siebie. I dlatego jesteś zawsze gotów poddać się tej naturze. Lecz zechciej postawić Chrystusa przed twoje oczy. Czy jesteś w cierpieniu, czy w radości? Zechciej spojrzeć na Niego. A co wtedy? To, co naturalne, zniknie. Wiedz, że Bóg wszystko czyni odpowiednim do Jego obecności. Uczynił cię, jeśli narodzony jesteś na nowo, zdolnym do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. Jeśli tego nie masz, to nie jesteś zbawiony, jeśli nie masz nowej natury, jeśli nie narodziłeś się na nowo. A jeśli narodziłeś się na nowo, to Bóg uczynił cię zdolnym do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. Błogosławieństwo to nie zostanie naruszone. W tym względzie nie ma żadnych wątpliwości, bo Bóg nie narusza tego typu błogosławieństw. Ale praktycznym pytaniem dla ciebie, dla twojej duszy jest, czy twoje serce, które wie o doskonałej dobroci naszego Boga i Ojca wobec ciebie, otwiera się do tej wzniosłej myśli, że Bóg stawia teraz Chrystusa przed tobą jako umarłego i zmartwychwstałego, aby w obecności aniołów i w obecności ludzi i w Jego własnej obecności przedstawić wspaniałe widowisko, że istnieją ludzkie istoty, takie jak ty, która niegdyś żyła tylko dla siebie samej, teraz jednak poprzez obraz Chrystusa została całkowicie podniesiona ponad siebie samą. Jeśli narodziłeś się na nowo, to takie doświadczenie może być twoim udziałem. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, no to to jest zwyczajnie nieprawda, bo masz wtedy tylko jedną naturę, tą starą. Pozwól oddziaływać Bogu, jeśli jesteś narodzony na nowo, we wszystkich okolicznościach, przez które przechodzisz w ciągu każdego dnia. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne dla postępowania każdego wierzącego, w tym dla postępowania twojego. Istnieją również inne wielkie sprawy dla Kościoła, dla zgromadzenia, ale one są tym większe, im więcej są oparte na Chrystusie Jezusie. Nie oszukuj samego siebie. Żadne stanowisko, które zajmujesz, nie potrafi naprawić tego, gdzie nie domagasz. Zastanów się, czy żyjesz dla samego siebie, czy dla tego, który za ciebie umarł i zmartwychwstał.
To jest kluczowe pytanie, na które no, jest konieczne sobie odpowiedzieć, aby mówić o nieutracalności zbawienia, bo zbawienie jest nieutracalne dla tych, którzy zbawienie mają, a więc dla narodzonych na nowo, tych, którzy mają nową naturę. Nowa natura ma to do siebie, że żyje dla Chrystusa, a nie dla siebie samych. To nas z powrotem prowadzi do tego wersetu, do którego ciągle wracają myśli osób. Już tyle razy wyjaśnialiśmy Jakuba, drugi rozdział, 17, 18, 24, 26 werset. Jeszcze raz przeczytam ten fragment i jeszcze raz możemy na niego spojrzeć w kontekście tego, co dzisiaj już o tym wspominaliśmy. Czyli Jakuba, rozdział 2, 17 werset brzmi tak. Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 18. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. 24 werset. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli widzimy tu wyraźnie, także i wiara nie mająca uczynków, martwa jest sama w sobie, ale powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę twoją bez uczynków twoich, a ja tobie pokażę wiarę moją z uczynków moich. A widzicie, że z uczynków usprawiedliwiony bywa człowiek, a nie z wiary tylko. Albowiem jak ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I ten fragment jest centralnym punktem nauki Nowego Testamentu, podkreślającym biblijną zasadę życia dla Chrystusa, a nie dla siebie. Biblijną zasadę, że prawdziwie odrodzony człowiek, prawdziwe odrodzenie manifestowane jest owocami. Owocami przynoszonymi Bogu. Zachęcam do obejrzenia odcinka o owocach. Owoce to nie uczynki. O tym mówiłem w takim odcinku, w którym już to jest omówione. Jeśli ktoś jest naprawdę nowo narodzonym dzieckiem Bożym, będzie widocznych wiele dowodów w życiu takiej osoby. Jest wręcz niemożliwe ukryć wspaniałą przemianę, jaką łaska wnosi w życie. Praktyczne chodzenie. W zasadzie ożywia, tak? Ona wnosi po prostu w życiorys tej osoby. Podczas gdy inne fragmenty właściwie podkreślają, że jedynie wiara jest Bożym wymaganiem do zbawienia, uwierz Jezusowi, a będziesz zbawiony, uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, no to fragment z Jakuba, który czytaliśmy, drugi rozdział i te parę wersetów, to ten fragment podkreśla konieczność dobrych uczynków, do których stworzył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Też mówi o tym Efezjan, drugi rozdział, 10 werset. Jako normalna konsekwencja autentyczności wiary. Prawdziwa wiara wydaje owoce wiary. Innymi słowy, są to dwie ważne składowe tej samej rzeczy. Człowiek narodzony na nowo ma to do siebie, jak mówi apostoł Jan, że żyje według tej nowej natury. I wiara potrzebna przed Bogiem i uczynki wynikające z nawrócenia, widoczne zarówno przez Boga, jak i czasami przez ludzi. Czasami przez samego siebie nawet się widzi te uczynki, choć nie zawsze. Bo człowiek raczej ma skłonność do samopotępiania się bez powodu. Jednak i to jest ważne z Jakuba drugi rozdział, żeby zauważyć, że ten fragment nie daje podstaw myśleć, że w pewnych sytuacjach wierzący nie ma pewności. Kiedy brak jest dowodów w postaci dobrych uczynków, owoców, jedyny wniosek, jaki można wyciągnąć w praktyczny sposób, w praktyce zborowej, to ten, że osoba, której to dotyczy, nie była w ogóle zbawiona.
Nie wiemy, jak naprawdę to było, ale prawdziwa wiara co do zasady zawsze prowadzi do dobrych uczynków. Jak ktoś nie ma owoców, dobrych owoców, to wtedy nie przyjmuje się takiej osoby do społeczności, do łamania chleba, albo jeżeli jest to człowiek, który już wśliznął się, stał się częścią tych, którzy łamią chleb, to jeżeli jego życie jest zaprzeczeniem narodzenia na nowo, to wtedy taką osobę należy wykluczyć. Pismo mówi w Mateusza 18 rozdział wyraźnie: niech ci będzie jak poganin i celnik. Tam nie jest powiedziane, że to jest poganin i celnik, tylko niech ci będzie jak. Czyli Pismo dopuszcza, że ten człowiek jest narodzony na nowo, ale przez zewnętrzną swoją drogę, zewnętrzne postępowanie zaprzecza temu. I należy działać według tego, co ludzie widzą jako świadectwo. Nie może być reprezentantem na ziemi zgromadzenia człowiek, który żyje w sposób urągający temu świadectwu. Taka jest zasada. Niestety, faktycznie często jest tak, że ludzie, którzy nie są narodzeni na nowo, którzy są tylko religijnymi pozerami, wślizgują się, tak też Słowo Boże używa takiego sformułowania, że wśliznęli się między was tacy. I wtedy to jest bardzo przykre, bo człowiek niezbawiony potrafi dosyć długo markować, udawać uczynki podobne do chrześcijańskich i jest praktycznie nie do wykrycia, dopóki sam się nie wykruszy przez to, że się sam odłączy. Bo ci, którzy się sami odłączają, nie mają ducha, jest napisane w Judy. Więc to jest wyraźne, że jeśli ktoś ma tendencje sekciarskie, schizmatyczne, to mamy do czynienia z człowiekiem, który nie jest narodzony na nowo. Tak, takie świadectwo Pismo składa i należy się tego trzymać. Więc dla kogo żyjesz? Dla Chrystusa czy nie dla Chrystusa? Jeśli żyjesz dla Chrystusa, odkrywasz to, że żyjesz dla Chrystusa, to nawet jak nie masz owoców, nie masz uczynków widocznych dla ciebie, to te owoce są widoczne dla Boga, a być może także są widoczne dla ludzi. Więc nie musisz się tym przejmować, bo kluczowe jest to, że Bóg miłuje prawdę skrywaną na dnie duszy. Jeśli miłujesz Chrystusa, jeśli żyjesz dla Chrystusa i wszystko, co robisz, robisz dla Chrystusa, no to jeśli był w twoim życiu taki moment, kiedy uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, a logiczne, że żyjąc dla Chrystusa taki moment musiał być, bo w jaki sposób byś żył dla Chrystusa, nie wierząc Chrystusowi. No więc, jeżeli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli uwierzyłeś Bogu, jak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, to twoje zbawienie jest nieutracalne, dlatego że każdy, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Pokój ci, miły bracie, miła siostro. I dziękuję za uwagę. To była 39. część serii Bóg zachowa swoich. Dzisiaj mówiliśmy o kwestii, czy żyjesz dla siebie, czy żyjesz dla Chrystusa. Czy żyjesz dla Chrystusa, czy żyjesz dla czegoś innego niż Chrystus. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem. Jeśli macie życzenie otrzymać Nowy Testament, możecie do mnie napisać. 739-089-088 i można wysłać SMS-em informację, na jaki adres mam wysłać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa. Bezpłatnie. Chętnie się podzielę. Parę egzemplarzy mam do bezpłatnego rozdania. Jeśli masz życzenie, możesz napisać e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Możesz też napisać na tradycyjny adres Czytaj Biblię /31 63500 Ostrzeszów. Zatem dziękuję za uwagę. Z Bogiem. John MacArthur w swojej książce Ewangelia według Jezusa mówi, że jeśli ludzie naprawdę zrozumieli, co oznaczają greckie słowa doulos oraz kurios, to nigdy nie przyszłoby im do głowy nic innego jak tylko Lordship Salvation.
Do czego tutaj, mówiąc najprościej, John próbuje tutaj wszystkich przekonać, to idea, że jeżeli doulos oznacza niewolnika, a kurios pana i władcę, to innymi słowy bycie wierzącym w Jezusa Chrystusa oznacza, że poddałeś się Jemu jako panu i władcy, że ugiąłeś się przed Nim jako Jego niewolnik, że obiecałeś i oddałeś się Jemu jako niewolnik przez resztę swojego życia. Problem tego poglądu polega na tym, że słowem używanym przez Pisma Święte jest słowo wiara. Ten, kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Levi Sperry Chafer powiedział kiedyś słynne słowa, że w Biblii jest ponad 150 wersetów mówiących wyraźnie, że ten, kto uwierzył w Niego, jest usprawiedliwiony. Ten, kto wierzy w Niego, ma już życie wieczne. Tak więc ta idea, że mamy w jakiś sposób poddać się Jemu jako Jego niewolnicy, jest błędna. Jego błąd polega również na tym, że jak przedstawia on niewolnika. Według niego bycie niewolnikiem Jezusa jest nieprzyjemne, natomiast tak naprawdę bycie niewolnikiem Jezusa jest czymś dobrym i jest on królem królów i panem panów. Jest to swego rodzaju nauczanie, iż przebywanie w gabinecie prezydenckim jest złe, bynajmniej jeżeli jesteś sekretarzem stanu, sekretarzem obrony czy sekretarzem majątku narodowego, są to zaszczytne pozycje. Jeżeli jesteś wiceprezydentem, jest to zaszczytna pozycja, tak więc jeżeli jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa, to posiadamy zaszczytną pozycję, ale to jest kwestia uczniostwa, a nie w rzeczywistości kwestia usprawiedliwienia. Pierwszy rozdział jego książki nosi tytuł Co Jezus miał na myśli, kiedy mówi naśladuj mnie? Tak więc główny punkt, do którego zmierza John, to naśladowanie Jezusa jako warunek do otrzymania życia wiecznego. Jest to absolutnie nieprawdą. Jest to pozycja romanizmu, pozycja rzymskiego katolicyzmu. Według Pism Świętych jedynym warunkiem otrzymania życia wiecznego jest wiara w Jezusa. W drugim rozdziale książki John MacArthur Ewangelia według Jezusa stwierdza on, iż postrzeganie różnicy pomiędzy zbawieniem a uczniostwem, pomiędzy usprawiedliwieniem a uświęceniem jest błędem. Jednakże błędem jest postrzeganie ich jako połączonych ze sobą, ponieważ rozumienie ich w ten sposób stwarza zupełnie nowy warunek do otrzymania życia wiecznego, a mianowicie warunek wiary w Jezusa połączony z warunkiem uświęcenia, którym są naśladowanie Jezusa oraz chodzenie z Jezusem. Na przykład w liście do Kolosan 2:6 apostoł Paweł pisze, jak więc przyjęliście Chrystusa, tak więc w Nim chodźcie. Nie zostaliśmy jednak narodzeni na nowo poprzez chodzenie w Chrystusie. Według słów samego Jezusa z Jana 3:16 dowiadujemy się, że ktokolwiek, kto wierzy w Niego, a nie ktokolwiek zachowuje się tak czy inaczej w Nim. Chodzi więc tylko o wiarę w Niego. Tak więc John, łącząc ze sobą zbawienie z uczniostwem, popełnia błąd. Pamiętam, jak przygotowując się do pewnej debaty na temat Lordship Salvation, Bayless powiedział mi, że wszystko leży w sercu zrozumienia, iż usprawiedliwienie i postępowanie człowieka potocznie nazywane uświęceniem to nie jedno i to samo. Nie uważają tak jednak ci, którzy utrzymują pozycję Lordship Salvation. MacArthur podejmuje się tego tematu w rozdziale drugim jego książki, ale rażący błąd, jaki John popełnia, polega na ostatecznym włączeniu pojęcia uczniostwa w usprawiedliwienie. Tak więc według niego, aby człowiek mógł zostać narodzony na nowo, musi on poddać się najpierw Chrystusowi jako uczeń, który go naśladuje i jest mu posłuszny. W rozdziale tym twierdzi dalej, że prawdziwe przekonanie, iż jest się zbawionym, wynika z obserwacji pracy Ducha Świętego w życiu człowieka. Jest to jednym z głównych problemów Lordship Salvation. Skąd wiem, że jestem narodzony ponownie? Czy wiem to, bo patrzę wewnątrz siebie? Nie, wiem to, ponieważ wiem, że Jezus zapłacił za wszystko na górze Kalwarii i wiem to, ponieważ Jezus powiedział, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Skoro wierzę w Niego, to mam życie wieczne. Nie mogę być pewien, czy mam życie wieczne z powodu jakości mojego życia. Jestem jednak pewien, że mam życie wieczne z powodu jakości Jego życia, ponieważ Jego obietnice dają mi pewność. Sednem ilustracji miedzianego węża z Księgi Liczb 21 nie jest to, o czym John MacArthur pisze w trzecim rozdziale książki Ewangelia według Jezusa. W Jana 3:14-15 Jezus mówi, że wąż był wywyższony na pustyni, tak też wywyższony będzie Syn Człowieczy i ktokolwiek w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Gdy powrócimy ponownie do rozdziału 21 z 4 Księgi Mojżeszowej, znajdziemy tam jedynie tylko i wyłącznie jedno przesłanie, mianowicie spójrz na węża
Jezusa i żyj. Sprawozdanie to nic tam nie mówi, aby pozostać przy życiu. Ukąszona osoba musiała wpatrywać się w miedzianego węża przez długi okres czasu lub cokolwiek porzucić, czy też przestać się buntować. Tego typu dodatki nie istnieją zarówno w tej księdze, ani w Jana 3 rozdział. Interesujące jest również, że w Jana 3 w rozmowie Jezusa z Nikodemem John znajduje pokutę, natomiast Jezus nie wspomina tam nic o pokucie. Jezus kładzie nacisk na wiarę. Jana 3, wersety 14, 15, 16, 17, 18 mówią cały czas o wierze w Niego. W rozdziale 4 książki Johna MacArthura Ewangelia według Jezusa porusza on rozmowę kobiety z Jezusem przy studni. Jest to jedna z najbardziej znanych historii, a kobieta przy studni była kobietą o niskiej reputacji. Jezus nawiązuje kontakt z tą kobietą, prosząc ją na początku o podanie mu wody do picia. Kobieta była zaskoczona tym faktem, że on jako Żyd, wiedząc, że jest Samarytanką, w ogóle podejmuje z nią jakąkolwiek rozmowę. Następnie Jezus jest tym, który oferuje jej wodę, oferuje jej wodę życia. Mówi, że jeżeli napije się wody, którą on jej oferuje, to nigdy już nie dozna pragnienia. Jezus mówi, że woda, którą jej da, stanie się w niej źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I tutaj, po tym krótkim wstępie, John MacArthur rysuje swoją wersję obrazu. Twierdzi, że picie wody, jaką oferuje Jezus, jest metaforą na, cytuję, pełną zgodę i oddanie. Jest to okropnie niewłaściwe. To, co dr MacArthur tutaj praktykuje, to wczytywanie jego własnej teologii w tekst Pisma. Nazywamy tę praktyką eizegezą. Zamiast wyciągać znaczenie z tekstu, czyli egzegeza, to robi zupełnie coś odwrotnego. Wczytuje to, co chce w tym tekście zobaczyć. Wiemy, co Jezus miał na myśli, kiedy mówił o piciu wody żywej, z dwóch powodów. Przede wszystkim w 4 rozdziale Jana, po tym jak Samarytanka, uwierzywszy, idzie i rozmawia z mieszkańcami jej wioski, wielu zaczęło w Niego wierzyć. Następnie, gdy Jezus przebywa z nimi przez następnych parę dni, o wiele więcej osób zaczęło w Niego wierzyć. I kiedy uwierzyli, jeden z nich mówi tej kobiecie, że teraz wierzą nie z powodu tego, co ona im powiedziała, ale wierzą w Niego z powodu tego, co On im powiedział. Ludzie ci nie mówią więc z powodu, co im powiedział, że przejawiają teraz pełną zgodę oraz oddanie, mówią po prostu, że wierzą. Innym powodem, dzięki któremu wiemy, że Jezus, kiedy mówił o piciu wody żywej, miał na myśli wiarę w Niego, jest fragment z Jana 6,35. Jezus mówi, że ktokolwiek przyjdzie do Niego, nie będzie więcej głodny i ten, kto wierzy we mnie, nie będzie więcej już nigdy spragniony. W tych słowach Jezus wyraźnie daje nam do zrozumienia, że brak pragnienia jest powiązany z wiarą w Niego, a brak pragnienia jest przecież tym, co obiecał kobiecie przy studni w rozdziale 4. Tak więc MacArthur jest w błędzie, sugerując, że historia Jezusa nawiązującego kontakt z kobietą przy studni sprowadza się do potrzeby posiadania przez nas pełnej zgody oraz oddania. Tymczasem wszystko, czego potrzebujemy, aby otrzymać życie wieczne, podobnie jak ta kobieta przy studni, to wiara w Niego. Wiara, że to właśnie On jest Mesjaszem, który gwarantuje życie wieczne wszystkim, którzy w Niego wierzą. W rozdziale 5 John MacArthur Ewangelia według Jezusa zajmuje się on kwestią pokuty. Twierdzi, że jeżeli ktoś nie czuje ciężaru swoich grzechów oraz nie pragnie ich odrzucić, to taka osoba nie może narodzić się ponownie. Tak więc jedną z kwestii dotyczących zbawienia, ponieważ wiemy, że porusza on wiele innych kwestii w swojej książce, jest pragnienie odwrócenia się od swoich grzechów. Po prostu musisz przejawiać pragnienie nowego stylu życia. Oczywiście w innych rozdziałach John pisze o poddaniu się posłuszeństwie oraz ofiarowaniu życia, ale w tej części skupia się na pokucie. Biblijna pokuta jest odwróceniem się od grzechu, ale nie jest ona warunkiem do otrzymania życia wiecznego. Jest warunkiem doczesnego życia. Niniwczycy pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, dzięki czemu przedłużyli oni swoje fizyczne życie. Gdyby tego nie zrobili, wszyscy umarliby 40 dni później. I na to zwrócił uwagę również Jezus. Gdyby Izrael w tamtym czasie pokutował, to nie doświadczyliby oni miliona ofiar z lat około 70 roku naszej ery w wojnie żydowskiej. Tak więc pokuta jest drogą do ucieczki od nieszczęścia spowodowanego przez grzech danej osoby, ale nie jest drogą do ponownego narodzenia. Czas życia osoby żyjącej grzechu i niechcącej się od niego odwrócić zostanie skrócony przez Boga. I ostatecznie taka osoba przedwcześnie umrze. Tak więc pokuta jest drogą przedłużenia doczesnego życia, dzięki czemu wierzący może w tym życiu powrócić do społeczności z Bogiem, a niewierzący ją nawiązać.
Co przez postrzegam jako prawdziwie zdumiewające jest to, że na początku rozdziału MacArthur używa jako ilustracji człowieka, który był właścicielem sklepu z trunkami. Mężczyzna ten zostawił swoją żonę i wyjechał z inną kobietą. John twierdzi, że w przypadku tego człowieka jest rzeczą niemożliwą, by był on narodzony ponownie. Problem tej ilustracji polega na tym, że po pierwsze bycie właścicielem sklepu z trunkami nie jest grzechem. Osobiście nie piję i nie mam również zamiaru posiadać sklepu z trunkami, ale nie będę ustalał niebiblijnej zasady, że nie możesz być właścicielem sklepu z trunkami. Po drugie, John twierdzi, że skoro mężczyzna ten zostawił swoją żonę i wyjechał z inną kobietą, to z pewnością nie był on narodzony ponownie. Przecież zrobiło tak wielu pastorów, a nawet sam MacArthur twierdzi w innych miejscach książki, że ktoś może odpaść ze społeczności z Bogiem, a po jakimś czasie powrócić do Pana. Tak więc, nawet według jego własnej teologii, MacArthur przewiduje scenariusz osoby będącej narodzonej ponownie, która porzuci swoją żonę, aby być inną kobietą i przestaje utrzymywać społeczność z Bogiem. To, co robi MacArthur w tym rozdziale, to mylenie posiadania społeczności z Bogiem z ponownym narodzeniem. Czy fragment z listu do Rzymian 4:5 nie mówi wyraźnie, że Jezus Chrystus usprawiedliwia bezbożnych, natomiast MacArthur chce, aby Jezus usprawiedliwiał jedynie pobożnych? Jednak prawdą jest, że tylko grzesznicy mogą być narodzeni ponownie. Jezus umarł za grzeszników, więc skoro jesteśmy grzesznikami, to Jezus zapłacił za wszystkie nasze grzechy. I kiedy po prostu w to uwierzymy, to mamy życie wieczne. I Jezus powiedział wyraźnie, że każdy, kto uwierzy w Niego, ma życie wieczne. Jest to prawdą z powodu tego, co uczynił Jezus na górze Golgoty, a zatem nie grzech jest tutaj istotną kwestią. Ale istotą jest to, co Jezus zrobił z naszym grzechem oraz co obiecuje nam, jako dar życia wiecznego. W rozdziale 6 książki Ewangelia według Jezusa MacArthur pisze o człowieku niewidomym od urodzenia. Jezus nawiązuje z nim kontakt, co opisano w Jana 9. MacArthur porusza dwie kwestie. Po pierwsze, MacArthur twierdzi, że choć niewidomy miał co prawda pewną miarę wiary po tym, jak został uzdrowiony, ale dochodzi on do tego, co MacArthur nazywa pełnią wiary w Chrystusa, dopiero gdy wraca i pada przed Jezusem, oddając mu cześć. Definiuje on pełnię wiary w Chrystusa jako pełne poddanie mu swojego serca, duszy, umysłu i siły. Tak więc pierwszy punkt widzenia MacArthura polega na tym, że wiara w Chrystusa nie jest tak naprawdę wiarą w Chrystusa. Jego definicja wiary to nie poddanie się Chrystusowi, ale zupełne poddanie się całego siebie Chrystusowi. Oznacza to zobowiązanie, posłuszeństwo, wytrwanie i uczynki. Druga kwestia, jaką porusza w tej części swojej książki, polega na tym, że jeżeli zbawienie jest dziełem Boga, to nie może być w nim żadnych braków. Oczywiście ma na myśli, że w życiu zbawionego człowieka pojawią się zmiany oraz owoce. I oczywiście nikt nie zaprzecza temu, że osoba, która uwierzyła, będzie wydawać zarówno owoc, jak i zmieniać swoje życie. Jednakże głównym mottem całej książki MacArthura jest idea wierzącego, który wytrwa w tym do końca. Według niego jest zatem niemożliwe, aby ktoś, kto naprawdę uwierzył, odpadł i umarł w tym stanie, gdzie tego typu wyjaśnienie znajdujemy w Jana 9. Według MacArthura cokolwiek dobrego zrobił ten uzdrowiony mężczyzna miało miejsce przed jego ponownymi narodzinami, które miały miejsce dopiero w momencie, kiedy padł on przed Jezusem i zaczął go czcić. Według MacArthura to właśnie wtedy człowiek ten oddał się Chrystusowi w pełni i dlatego też został wtedy ponownie narodzony. Gdzie zatem możemy nauczyć się czegokolwiek o życiu tego człowieka po tym, jak został narodzony ponownie? Odpowiedź brzmi nigdzie. Zatem jak MacArthur może użyć rozdziału 9 Jana, aby udowadniać doktrynę o wytrwaniu świętych? Okazuje się, że nie może. Mamy tutaj znowu do czynienia z egzegezą, bo MacArthur ponownie wczytuje swoją teologię w tekst biblijny i niestety robi to raz za razem w całej swojej książce. W rozdziałach 7 i 8 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur dyskutuje na temat dwóch bogaczy, którzy mieli kontakt z Jezusem. Byli to młody, bogaty dostojnik oraz Zacheusz. MacArthur znajduje w tych dwóch sprawozdaniach prawdziwą wiarę jako pełne poddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi. Pisze on, iż zbawienna wiara nie wycofuje się od żądania, porzucenia grzechu, zaparcia się samego siebie oraz podążania za Jezusem za wszelką cenę. Problem polega na tym, iż żaden z tych mężczyzn cytowanych przez niego zupełnie tego nie pokazuje.
Do młodego, bogatego dostojnika na przykład Jezus cytował z drugiej połowy dekalogu. Człowiek ten odparł, iż wszystko to przestrzegał już od jego młodości. Na to Jezus cytuje 10. przykazanie o chciwości, którego jeszcze nie wspominał. Jezus mówi mu, aby sprzedał wszystko, co ma, a wtedy będzie miał skarb w niebie. Po tych słowach ten młody człowiek odchodzi zasmucony. Dlaczego? Otóż odszedł on zasmucony, ponieważ człowiek ten był naprawdę chciwy i nie miał ochoty zrezygnować ze wszystkiego, co posiadał, aby mieć skarb w niebie. Tak więc sednem sprawy nie jest fakt, iż człowiek ten mógł sprzedać swoje posiadłości i w ten sposób kupić sobie życie wieczne. Sednem sprawy jest, że nikt nie może być zbawiony przez przestrzeganie prawa i Jezus właśnie to pokazuje temu człowiekowi. Jezus zawsze nauczał zgodnie z prawem. Następnie MacArthur wspomina Zacheusza. Zauważa on w Zacheuszu to, czego brakowało młodemu dostojnikowi. Twierdzi, iż Zacheusz czynił to, czego nie chciał uczynić tamten człowiek. MacArthur jednak nie porównuje ze sobą tych dwóch fragmentów. Młodemu dostojnikowi nakazał sprzedać wszystko, a więc 100%. Zacheuszowi Jezus nie nakazał sprzedać niczego. Jezus mówi, iż zbawienie przychodzi do domu Zacheusza, ponieważ on również jest synem Abrahama. Zacheusz po prostu wierzy w Jezusa, tak samo jak wierzył w Jezusa Abraham. Zacheusz sam zobowiązuje się do oddania połowy z tego, co posiada i co nabył przez oszustwa podatkowe. MacArthur nie zauważa jednak zupełnie różnicy pomiędzy połową posiadłości, a całością posiadłości. Młody, bogaty dostojnik miał powiedziane, aby sprzedać całą swoją posiadłość. Zacheusz nie musiał nic sprzedawać. Zacheusz sam zaoferował się to sprzedać. Oddać połowę z tego, co miał. Drugą rzeczą, której nie zauważył MacArthur, to jest fakt, iż Zacheusz w zasadzie nikomu jeszcze nie dał połowy tego, co miał, a jedynie się do tego zobowiązuje. Trzecim sednem całej historii jest prawda o tym, że Zacheusz zostaje zbawiony przez wiarę w Jezusa, a nie przez swoją obietnicę sprzedania połowy swojej posiadłości. Tak więc przykład młodego, bogatego dostojnika oraz Zacheusza jest ilustracją o tym, iż zbawienia nie dostępuje się przez uczynki, zbawienia dostępuje się jedynie przez wiarę w Chrystusa. W rozdziale 9 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur porusza sprawę Judasza. I to, co on znajduje w sprawie Judasza, to nieprawda o tym, iż Judasz był po prostu niewierzącym w Jezusa, a zamiast tego, że Judaszowi nie udało się wytrwać do końca. Tak więc w umyśle Johna żywotną kwestią w każdej osobie jest wytrwałość. Na stronie 109 jego książki stwierdza on, iż prawdziwy wierzący wytrwa do końca. Zatem jeżeli nie wytrwasz do końca, oznacza to, że nie jesteś prawdziwym wierzącym. Spójrz na to z tej strony. Jeżeli jesteś fanem Johna MacArthura, to z pewnością zgodzisz się z nim, że prawdziwa wiara wytrwa do końca. Dlatego też, jeżeli masz prawdziwą wiarę, to wytrwasz do końca. Nieprawdaż? Jednak z pierwszego listu do Koryntian 9:27 wiemy, iż nikt nie może być pewny, że wytrwa do końca. Nawet sam apostoł Paweł nie był pewny, czy wytrwa do końca. Jeżeli tak jest, to zatem nikt nie wie, gdzie pójdzie po śmierci. Również MacArthur nie wie, gdzie pójdzie, kiedy umrze. Jest tak dlatego, ponieważ jeżeli wytrwanie do końca jest wymaganiem, aby pokazać prawdziwą wiarę, tak więc aż do momentu wytrwania do końca nie masz pewności i gwarancji. Zbawienna wiara rodzi się w ułamku sekundy, a nie przez całą długość czyjegoś życia. Tak więc moment, w którym wierzysz obietnicy, ten, który we mnie wierzy, ma życie wieczne, jest momentem, w którym wiesz, że masz już życie wieczne i wiesz, że nie chodzi o to, iż w tym momencie powiesz niejako, no dobrze, teraz wiem, że muszę wytrwać do końca. Oznaczałoby to, że ty musisz wykonać pracę dla swojego zbawienia. A przecież chodzi o dzieło, jakie Jezus wykonał dla nas na krzyżu, a nie o nasze uczynki. Wszystko koncentruje się wokół Jego wierności, lojalności, wokół Jego dzieł oraz obietnicy, że każdy, kto w Niego uwierzył, ma życie wieczne. Problemem Judasza nie było to, że nie wytrwał on do końca. Problemem Judasza był brak wiary w Pana Jezusa Chrystusa, aby mieć życie wieczne. W rozdziale 10 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur dyskutuje na temat wezwania Jezusa o przyjściu do Niego, nałożeniu na siebie Jego jarzma i naśladowaniu Go, abyśmy mieli odpoczynek. To, co sugeruje MacArthur, polega na tym, iż te dwie postacie rzeczy, jakimi są przyjście do Jezusa oraz nałożenie na siebie Jego jarzma i uczenie się od Niego, są warunkami dostąpienia życia wiecznego.
Tak więc dochodzi on do wniosku istnienia pięciu elementów będących podstawą do tego, aby narodzić się ponownie. Mówi, iż musimy być pokorni i uniżeni, musimy mieć Boże objawienie, musimy pokutować i odwrócić się od swoich grzechów, musimy mieć wiarę w Chrystusa oraz musimy poddać się Chrystusowi. Niemniej większość z tego, co MacArthur sugeruje w tym rozdziale, nie jest tym, co znajdujemy w dyskutowanym przez niego fragmencie z Mateusza 11, 28-30. To, co rzeczywiście znajdujemy w słowach, które nasz Pan wypowiada w tym fragmencie, to dwa określenia. Mianowicie przyjście do Niego oraz nałożenie na siebie Jego jarzma i uczenie się od Niego. Oczywistym jest, że te dwa określenia nie są jednym i tym samym. W rzeczywistości, kiedy MacArthur omawia ten fragment, twierdzi on, że przyjście do Jezusa oznacza zarówno odwrócenie się od naszych grzechów, jak i wiarę w Niego. Twierdzenie to nie ma najmniejszego sensu, bo przyjściem do Jezusa jest albo odwrócenie się od naszych grzechów, albo uwierzenie w Niego. Jedynym wersetem zacytowanym przez MacArthura o przyjściu do Jezusa jest werset z Jana 6,35. Sam MacArthur przyznaje, że werset ten jasno wskazuje na wiarę w Jezusa. Jana 6,35 mówi, kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Tak więc, kiedy Pan mówi, że każdy, kto przychodzi do Niego, znajdzie odpoczynek dla jego duszy, to nawiązuje do prawdy o tym, iż każdy, kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Następnie Pan Jezus porusza kwestię jarzma, którym był przedmiot zrobiony z drewna i nałożony na zwierzęta pociągowe, po to, aby razem równomiernie wykonywały swoją pracę. MacArthur twierdzi, że jarzmo jest symbolem ciężkiej pracy, natomiast Pan Jezus porusza kwestię jarzma jedynie uczniostwo. Tak więc Jezus mówi zarówno o zbawieniu, jak i o uczniostwie. Jezus uczy, że aby zostać narodzonym na nowo, po prostu wystarczy przyjść do Niego, a więc uwierzyć w Niego, natomiast uczniostwo, czyli uczenie się od Niego, oznacza nałożenie na siebie Jego jarzma. Sam MacArthur przyznaje w końcu, że jarzmo to nie jest zbyt ciężkie i jest czymś, co sprawia nam radość i uczucie pełni, gdy chodzimy z Jezusem. Zatem uczynienie z uczniostwa warunku zbawienia jest okropnym przekręceniem przesłania słów Jezusa z tego fragmentu. Tak więc co naprawdę mówi nasz Pan w tym miejscu, to odnalezienie odpoczynku życia wiecznego jedynie poprzez przyjście do Niego, uwierzenie w Niego. Natomiast odpoczynek spełnienia, satysfakcji i radości odnajdziemy przez służenie Jezusowi, biorąc na siebie Jego jarzmo i uczenie się od Niego. Musimy zatem zawsze odróżniać między usprawiedliwieniem a uświęceniem. W przeciwnym razie skończy się to zniekształceniem prawdziwej Ewangelii według Jezusa. W rozdziale 11 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur analizuje nauczanie Pana Jezusa oparte na rozdziale 13 Ewangelii według Mateusza, opisującym cztery rodzaje gleby. Przypowieść o siewce opisuje cztery sposoby, dzięki którym nasienie, którym jest Słowo Boże, jest przyjmowane przez różnych ludzi. Pierwsza gleba, z czym wszyscy się zgadzają, reprezentuje osobę, która usłyszała Słowo Boże, odrzuca je, nie wierzy i nie jest ponownie narodzona. Osobiście też zgadzam się w tym momencie z doktorem MacArthurem w tej kwestii. Oczywistym jest również co do czwartego rodzaju gleby, iż reprezentuje ona kogoś, kto słysząc Słowo Boże uwierzył w nie, a następnie służy Chrystusowi przez całe życie. Trwa wiernie oraz jest tym, który jest bardzo produktywnym wierzącym. Również w tym punkcie zgadzam się z Johnem MacArthurem. Pojawiają się jednak ważne pytania co do gleby drugiej i trzeciej. Co na przykład z glebą numer dwa, którą nazywa on powierzchownym sercem? Albo co z glebą numer 3, którą nazywa on światowym sercem. MacArthur twierdzi, że obie te gleby reprezentują dwa różne typy niewierzących. Według niego są to niewierzący, którzy początkowo przyjmują Słowo Boże. Przyjęli je z radością, ale po pewnym czasie albo odpadają, jak to widzimy w przypadku drugiego rodzaju gleby, lub jak widzimy w przypadku trzeciego rodzaju gleby, chodzą oni z Chrystusem przez całe swoje życie, lecz troski i bogactwa tego świata zaduszają w końcu ich efektywność. Problem z interpretacją MacArthura polega na tym, że pomimo tego, iż w przypadku drugiej i trzeciej gleby mamy do czynienia zarówno z wykiełkowaniem nasienia oraz jego wzrostem, to nadal według niego nie reprezentują one ponownych narodzin. Zatem jak to jest możliwe, że nasienie, którym jest zbawienie, orędzie o obietnicy życia wiecznego kiełkuje, a osoba ta nadal nie jest ponownie narodzona?
Interpretacja ta nie ma sensu. To, co naprawdę uczy nas Jezus, używając przypowieści o siewcy i o glebach, to prawda o tym, iż niektórzy ludzie po prostu nie przyjmą Słowa Bożego, nie uwierzą i nigdy nie narodzą się ponownie. Będą też tacy, którzy przyjmą to Słowo, uwierzą, ale po jakimś czasie mogą odpaść. Są to wierzący, którzy nie są wierni w służbie dla Chrystusa. Następnie trzeci rodzaj gleby to ci, którzy uwierzyli, narodzili się ponownie i którzy przez całe swoje życie chodzą z Chrystusem, ale efektywność ich służby nie pozostaje na jednym i tym samym poziomie z powodu różnych trosk oraz zwodniczych bogactw tego świata. I wreszcie istnieje czwarty rodzaj gleby reprezentujący wierzącego, który jest wierny i efektywny przez całe swoje doświadczenie chrześcijańskie aż do momentu znalezienia się przed obliczem Pańskim. Czy wielu z nas nie miało okazji zaobserwowania tych typów gleb w naszych lokalnych kościołach? Jakże często widzimy ludzi, którzy uwierzyli i przez jakiś czas chodzili z Chrystusem, a potem odpadli. Czy nigdy nie spotkaliśmy osób, które wytężały się w służbie dla Pana, a potem ich efektywność zdecydowanie spadła z powodu wielu trosk oraz zwodniczości bogactwa? I czyż nie wiemy, iż niektórzy z członków naszych kościołów należą do najbardziej gorliwych, reprezentujących właśnie ten najlepszy rodzaj gleby? Idąc śladem logiki reprezentowanej przez MacArthura, musielibyśmy dojść do wniosku, że 70-90% członków kościoła to ludzie nienarodzeni ponownie, tylko dlatego, że nie są oni dobrym rodzajem gleby. Nie jest to jednak to, co Pan uczy nas w przypowieści o siewcy i glebach. To, czego Pan uczy nas, to prawda o tym, iż wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby być tym dobrym rodzajem gleby. To cel, do którego powinniśmy dążyć, tak więc jesteśmy narodzeni ponownie przez wiarę w Chrystusa. Następnie naśladujemy Go, odchwaszczamy również wszystko, co mogłoby odwracać naszą uwagę. Tak więc celem naszego życia jest usłyszenie słów naszego Pana mówiącego: dobrze wykonane, dobry sługo wierny. W rozdziale 12 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur kontynuuje dyskusję na temat przypowieści Pana Jezusa opartych na tekście z Mateusza rozdziału 13. Dociera on do przypowieści o pszenicy i konkolu. Według niego pszenica reprezentuje wierzących, a konkol niewierzących. Jest to oczywista prawda wynikająca z tej przypowieści. Jednakże jego interpretacja stwarza pewien problem. Twierdzi on, że sposobem na rozpoznanie pszenicy jest przyjrzenie się jej uczynkom, że są to ludzie, którzy trwają w posłuszeństwie aż do śmierci. A sposobem, przez który identyfikujemy konkol, jest nieposłuszeństwo oraz brak wytrwania w posłuszeństwie aż do śmierci. Jego pogląd stwarza następny problem. Otóż John MacArthur ostatecznie wiąże tę przypowieść z sądem Wielkiego Białego Tronu, który nazywa sądem ostatecznym, zamiast powiązać ją z wielkim uciskiem. To, o czym Pan Jezus mówi w tej przypowieści, to wydarzenia z końca wielkiego ucisku, kiedy to wyśle on swoich aniołów, co zapisuje Mateusz w 25 rozdziale 31-46, zgromadzą oni przed nim wszystkie narody i będzie je rozdzielał jak pasterz, rozdziela owce i kozły. Są to wierzący i niewierzący poganie żyjący podczas wielkiego ucisku. Wierzący nazwani są owcami, a niewierzący kozłami. Mateusz w rozdziale 13 nazywa ich pszenicą i konkolem. Poza tym w czasie ery Kościoła separacja wierzących i niewierzących nie ma miejsca podczas sądu przed Wielkim Białym Tronem, a w czasie pochwycenia Kościoła. To w trakcie pochwycenia wierzący zostaną odseparowani od reszty świata. Poza tym pochwycenie będzie miało miejsce przed tysiącletnim okresem panowania Chrystusa na ziemi, a nie po jego zakończeniu, kiedy będzie miał miejsce sąd przed Wielkim Białym Tronem. I chociaż dr MacArthur jest dyspensacjonalistą, zdaje się, że zupełnie traci on tutaj właściwy kierunek, a więc gdzie i kiedy będzie miało miejsce wydarzenie opisane w tym fragmencie, a co gorsza, dochodzi on do konkluzji, że życie wieczne jest uwarunkowane wytrwaniem w dobrych uczynkach. A podstawą pewności zbawienia staje się patrzenie na nasze dobre uczynki oraz czy uważamy, że będziemy w stanie wytrwać. Dlatego też, jako mój odzew, nazywam książkę MacArthura Ewangelią Zwątpienia, ponieważ widzimy, jak MacArthur rozdział po rozdziale swoimi wywodami czyni pewność zbawienia niemożliwym. Promuje on wątpliwości o życiu wiecznym, chrześcijaństwo w stylu mam nadzieję, na przykład mam nadzieję, że wytrwam do końca w dobrych uczynkach. Tymczasem bądźmy świadomi tego, że Pan Jezus Chrystus obiecuje, iż każdy, kto w Niego uwierzył, już ma życie wieczne. Jana 6,47. Obiecał też, że każdy, kto żyje i uwierzy w Niego, nigdy nie umrze. Jest to naprawdę dobra nowina. Nie powinniśmy też nigdy spuszczać wzroku z różnicy pomiędzy usprawiedliwieniem a uświęceniem.
W rozdziale 13 książki Ewangelia według Jezusa MacArthur kontynuuje dyskusję na temat 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dochodzi do miejsca, gdzie znajdują się dwie z najkrótszych ze wszystkich przypowieści. Mateusza 13, 44-46 to przypowieść o ukrytym skarbie oraz przypowieść o perle posiadającej wielką wartość. Obie przypowieści mówią o człowieku, który kupuje ten ukryty skarb oraz kupuje tę wielkiej wartości perłę. W obu przypadkach MacArthur twierdzi, że człowiekiem, który kupuje ten ukryty skarb i tę wielkiej wartości perłę, jest grzesznik, który nie posiada życia wiecznego. Tak więc MacArthur wierzy, że niewierzący kupuje swoje własne zbawienie. Problem z tym poglądem polega na tym, iż Pan Jezus Chrystus wielokrotnie powtarza w Piśmie Świętym, że nie my sami, ale to On kupuje nasze zbawienie. Na przykład kobiecie przy studni Pan Jezus powiedział, że zbawienie jest darem Bożym, Jana 4:10. To samo pisze apostoł Paweł w Efezjan 2:8-9. Zbawieni jesteśmy łaską przez wiarę, nie sami z siebie. Jest to dar Boży, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. W rozdziale 13 swojej książki MacArthur mówi o obliczeniu kosztów, aby narodzić się ponownie, aby zostać zbawionym. Prawda natomiast wygląda tak, że dla nas nie ma żadnych kosztów, ponieważ to Jezus zapłacił wszystko. Zapłacił 100%. To Jego zakończone dzieło oznacza, że Jego obietnica o tym, iż każdy, kto w Niego uwierzył, nie zginie, ale ma życie wieczne, jest prawdziwa i niezawodna. My absolutnie nie możemy kupić naszego zbawienia. Interesującym jest to, że słowo człowiek w obu tych przypowieściach rozumiane jest przez MacArthura jako oznaczające nas i że to my kupujemy własne zbawienie. Natomiast to określenie znajduje się również w przypowieści o pszenicy i konkolu, która poprzedza obie te przypowieści i tam MacArthur mówi, że to wyrażenie odnosi się do Jezusa. Że to On jest tym, który sieje dobre nasienie, po czym pszenica zaczyna kiełkować, tak więc logicznym jest wniosek, że człowiekiem znajdującym ukryty skarb oraz tym, który kupuje perłę o wielkiej wartości jest również Jezus. To Jezus jest tym, który zrobił już dla nas wszystko. To On kupił nasze zbawienie. To On zapłacił cenę. Dlatego też to nie my musimy pracować nad tym, aby dostać się do nieba. Do nieba dostanie się każdy, kto po prostu uwierzył w Jezusa Chrystusa i dlatego otrzymał i ma życie wieczne. W rozdziale 14 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur zajmuje się przypowieścią o robotnikach w winnicy, która znajduje się w Ewangelii Mateusza 20 rozdział od 1-16. Przypowieść ta jest bardzo dobrze znana. Gospodarz wychodzi, aby zatrudnić robotników na dzień pracy o 6 rano. Gdy ich znajduje, uzgadnia z nimi wypłatę w wysokości 1 denara za dzień pracy, 12 godzin. Denar był srebrną monetą wartą dzisiaj około 150-190 zł. Następnie zatrudnia więcej ludzi o godzinie 9, 12, 15 oraz 17. Tak więc niektórzy ludzie pracują dla niego przez 9 godzin, inni przez 6, jeszcze inni przez 3, a ostatni tylko przez 1 godzinę. Wszystkim obiecuje słuszną zapłatę. Zaskakujące jest to, że na koniec dnia wypłaca on wszystkim tę samą kwotę. 1 denara. Oczywiście u ludzi, którzy pracowali dla niego cały dzień, wzbudziło to rozczarowanie, bo ci, którzy pracowali tylko przez 1 godzinę, dostali dokładnie tyle samo, co oni. Pan winnicy na ich rozczarowanie odpowiada im słowami: czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Dr MacArthur twierdzi, iż przypowieść ta mówi o zbawieniu, a Jezus jest tym, który zbawia zarówno tych, którzy pracują dla Niego mało, jak i tych, którzy pracują dla Niego bardzo dużo. Problem z tą interpretacją widoczny jest już na pierwszy rzut oka na tę przypowieść. Czyż nie jest to przypowieść o wykonywaniu pracy i która znana jest pod nazwą przypowieść o robotnikach, a nie przypowieść o wierzących? Tak więc tematem tej przypowieści nie jest zbawienie i życie wieczne, a wieczne nagrody. Tak więc zrozumienie tej przypowieści jest bardzo proste. Jezus mówi niejako: jeżeli z powodu pewnych okoliczności, nad którymi nie masz kontroli, okazja do tego, aby służyć Chrystusowi jest skrócona z powodu przedwczesnej śmierci lub też pochwycenia, to nie poniesiesz z tego powodu żadnej szkody. A zatem jeżeli pochwycona zostanie osoba, która służyła wiernie Chrystusowi przez 80 lat, to będzie ona nagrodzona na równi z pochwyconymi, którzy służyli tylko przez 1 rok, jeżeli wszyscy oni byli na równi wierni Chrystusowi. Faktem jest, że w przypowieści występuje pojęcie wynagrodzenia. Pan płaci wszystkim robotnikom wynagrodzenie. Wiemy, że w innych fragmentach Pisma wyraźnie pokazano, iż nie wszyscy wierzący otrzymają jednak identyczne nagrody. Na przykład w przypowieści o minach pierwszy sługa panuje nad 10 miastami, natomiast drugi już tylko nad 5 miastami.
Jednak w tym rozdziale swojej książki John MacArthur twierdzi, że nie ma specjalnych nagród, bo każdy ma ten sam stopień nagrody i zbawienie. Posuwa się już do twierdzenia, że ten, który uwierzył w Chrystusa na łożu śmierci, otrzyma te same wieczne nagrody, co apostołowie. Jest to sprzeczność sama w sobie. Faktem przecież jest, że tylko i wyłącznie apostołowie będą siedzieć na 12 tronach i rządzić 12 plemieniami Izraela. Żaden z nas żyjący w okresie Kościoła nigdy nie będzie miał takiej sposobności, aby rządzić 12 plemionami Izraela. Ta nagroda jest zarezerwowana tylko dla apostołów. Tak więc ta przypowieść jest o wiecznych nagrodach, o wytężaniu się w pracy dla Chrystusa, aby pewnego dnia usłyszeć Jego słowa mówiące do nas: dobrze zrobione, sługo dobry i wierny. Niech Chrystusa Zbawcy łaska i Ojca miłosierdzie wraz z upodobaniem Ducha na nas spoczywać będzie. Mamy od nich jednomyślność w Panu i między braćmi. Posiadając pokój, radość, jakich nie może świat znać. Jezus Chrystus dał nadzieję dla wrogów potępionych. Odpocznienie to istnieje dla grzechem obciążonych. Ten trwający aż na wieki błogi pokój obiecan i dla bliskich i dalekich Tobie dać chce Chrystus Pan. Jezus zmarł na drzewie krzyża, z Jego krwią pokój płynie. I kto wiarą doń się zbliża, ten na wieki nie zginie. Duszo w Jego wierz zasługi i zaufaj Mu szczerze. On Twe grzechu spłacił długi, za Ciebie zmarł w ofierze. Pokój z Bogiem, pokój błogi, dla duszy odpocznienie. Da Ci wtedy Jezus drogi, wiecznie trwałe zbawienie. Duszo w Jego wierz zasługi i zaufaj Mu szczerze. On Twe grzechu spłacił długi, za Ciebie zmarł w ofierze. O wstań dla Jezusa, niosący dobrą wieść. Podnieś swój głos donośnie, by Ewangelię nieść. Od zaułka do zaułka przymuszaj ludzi wejść, póki wszyscy nie usłyszą, jak do nieba muszą wejść. O wstań dla Jezusa, pokutuj albo giń. Przed sądem Bożym się ukryć nie zdoła na pewno nikt. Kto grzechu przebaczenia nie ma, przeklęty jest. Ten w świętej krwi Jezusa niech szybko obmyje się. O wstań dla Jezusa, opieraj się na Nim. Cielesne ramię zawiedzie, nie ufaj sobie, nie.
Włóż pancerz Ewangelii, modlitwie czuwaj wciąż, gdy obowiązek wezwie, ofiarę z życia złóż. O wstań, Panie Jezu, zabierz do nieba już nas. My w gotowości ciągle czekamy Ciebie wraz. Bez Ciebie, Panie Jezu, tu na ziemi jest nam źle. Oblubienica wciąż woła, przyjdź, Panie Jezu, weź mnie.